Cześć, witajcie, z tej strony Jacob, witam was moi drodzy bardzo serdecznie w kolejnym odcinku Draftologii 3 na moim kanale. Dzisiaj stoimy na miejscu 38, co oznacza szansa lub farsa. I też dzisiaj mamy miskę, oczywiście zaczynamy losować. Ja się nie patrzę, to wszystko tutaj jest brane losowo. O, mamy białą tym razem, także otwieramy białą i zaraz wam pokażę, co w niej się znajduje. I uwaga, biała to jest... Idź do przodu o dwa pola. Chyba ogólnie widać dobrze. A to oznacza, że znajdujemy się obecnie na polu 40, czyli zwykły draft. No to co moi drodzy, do roboty, ale postaram się zrobić dzisiaj bez BBVA. Moi drodzy, jeżeli oczywiście potrzebujecie końców, zapraszam was serdecznie do magicoins.pl, z kodem Jacka macie 5% końców więcej. No dobra, wybieramy pierwsze formacje dla naszego dzisiejszego tutaj spotkania i powiem wam szczerze, fatalne nam się wylosowały. Taką najbardziej chyba mi odpowiadającą jest 4-3-1-2. No dobra, zobaczmy, kogo dzisiaj tutaj trafiamy. Mamy Kevina, mamy Ezila jako no, świetnego SPO, chociaż jest Mertens. A Mertensa bardzo lubię. Chyba tak zrobimy jednak. Chyba wolę Mertensa. Jednak ten Dybala jakby nam się trafił do serii, ale nie trafiam. Trzeba było brać Ezila. Trzeba było brać Ezila, no trudno. Vardy tutaj wydaje mi się najciekawszy, także Vardy, oczywiście record breaker. Na górze jakiś Welbeck, jest Lambert dla zgrania, idealny. Tutaj przydałby mi się Henderson, no idealnie nic mi nie pasuje. Dobra, lecimy dalej, No co to jest za draft? Co tu się dzieje w ogóle? No i nareszcie coś ciekawego tutaj się podziało. Bardzo chciałbym przetestować tego Müllera tutaj. I wiecie co, go wybiorę. Pomimo wszystko wybieram Müllera, bo jego karta wygląda niesamowicie. No to teraz może Bundesliga trochę. Jest Rodriguez i to mnie cieszy bardzo. I to Rodriguez'a wybierzemy. Środkowa obrona, no przydałby nam się jakiś Boateng. Przydałby nam się ktokolwiek, co tutaj się dzieje. Nic nam nie pasuje. Dobra, biorę Otamendiego i liczę na to, że po prawej stronie będzie Bellerin. No pasuje, dobra, jest 96 i tutaj potrzebujemy Hendersona albo kogoś w tym stylu. Dobra, bramkarza na razie nie robię, traf wygląda fatalnie. Zobaczmy, co tutaj nam się przytrafi. Mamy Guarina, który w jakiś sposób tutaj na pewno pasuje. Antoine Griezmann, jest Staric jako napastnik. Jest Ronaldo, no ale powiedziałem, Ronaldo mi tu już w ogóle nie pasuje, nawet do formacji. Więc wybieram Staricza, ponieważ teraz możemy zrobić tak. I już to jest trochę lepiej. Idziemy dalej, słuchajcie. I Thiago, niech będzie Thiago. Dalej, nie, Bundesliga, prawa obrona. No ale co nam z prawego obrońcy z Bundesligi teraz? Niech będzie super zmiennik Bale. Trafiam lewego skrzydłowego i dwóch prawych pomocników do mojej formacji, która nawet tego nie ma. Wiecie co, wybiorę turę, o, zrobimy tak. O, o. I tak, proszę bardzo, 73 nagle zgrania. I środek wygląda naprawdę dobrze. Oprócz tego Mertensa, no ale może coś jeszcze się tutaj zmieni. Trafiamy Lalane i to jest całkiem okej, SPO Eriksena. Dobra, wybierzemy sobie Eriksena. Niech będzie, przynajmniej tutaj będzie miał minimalnie więcej zgrania niż Mertens. A najwyżej Mertensa będę wpuszczał jako super zmiennika. Potrzebuję jednego obrońcy z Bundesligi, ale chyba się na niego nie zapowiada. Fatalny draft, słuchajcie, fatalny. Jest Toprak, dobra, no to przynajmniej tyle. Topraka bierzemy, umieścimy go w tym miejscu. I już załóżmy, Müller gra na pełnym zgraniu. No i bramkarze teraz, nie wiem kto by tutaj się przydał, żeby to wszystko połączyć. Jest Caballero, ich to daje nam 100 zgrania. Jest Ziller też, 95 zgrania. Chyba pójdziemy w Cavalero, dlaczego by nie? I jakim cudem, moi drodzy, wyszło nam 100 zgrania i 82 oceny. Menadżera sobie tutaj jeszcze wybierzemy, może być BPL. Chciałem na początku zrobić Serie A, nie udało się. Ale jakim cudem mamy 83 oceny, 100 zgrania. Nie wiem, jak Vardy ze Staricem na ataku, to jest bardzo dobra opcja. Müller jako SP, tutaj jego statystyki są fenomenalne. Już się nie mogę doczekać, żeby tą kartą zagrać. To co, moi drodzy, zapraszam was do pierwszego spotkania. Okej, a pierwszy stajemy kontra skład BPL, serię, znaczy Ligę BBVA, bardzo dobrze zrobione tutaj. Bale na tyle. I zastanawiałem się, czy nie jest błędem to, że widziałem tam u niego jakieś arabskie znaki. I było to cholernym błędem, ostatni raz tak to organizuję w FIFA, że gram z kimś, kto kto ma właśnie, jest z Arabii Saudyjskiej, bo to jest po prostu masakra, że tak laguje tą grę. Dlatego może nie widzicie, bo to są takie mikrolagi, ale jest to mega denerwujące. Vardy, Vardy, 1-0 w 5 minucie. I znowu Vardy ma lagi, strzela i to jest chyba bramka, tak jest. Nie, to jest Eriksen. Eriksen, świetna bramka w wykonaniu właśnie naszego SPO z Tottenhamu. Ale ciężko się gra, powtarzam to po raz kolejny. Jaja Touré, uderzę. Wow, ale teraz wszystko siada, co strzelam.
No i nasz zawodnik Wybrzeża Kości Słoniowej pakuje piłkę w sam lewy narożnik bramki. Petr Czech nie miał nic do gadania. I trzy bramki już dla nas. Idealna interwencja. Stawić na spalonym pewnie. Nie? No to Staric, 4-0. Byłem przekonany, że jest spalony, ale idealne podanie chyba Eriksena. No i może przeciwnik wyjdzie, bo to ciężko, ciężko się gra tak. Nie, to jest najgorsze, co mogło się wydarzyć, czyli gościu dostał szansę, strzelił na 4-1 i teraz już na pewno nie wyjdzie. Czyli w tych lagach będziemy musieli dokończyć to spotkanie. Wardy, ale Petr Czech to obronił teraz. Dobra, słuchajcie, Eriksen grał bardzo dobrze, ale po prostu chce sobie Mertensem troszkę pograć, dać mu szansę, zobaczymy co się wydarzy. O, podanie do Wardiego, dobre podanie do Wardiego, Wardy, Sueti, gol, 5-1. No cóż, o, ale błąd teraz. O, jojoj, czerwona kartka. Nie dość, że atak od tyłu, to jeszcze był Wardy sam na sam, tak naprawdę. Więc to musiało się tak skończyć. Dobra, może jakaś ładna bramka z wolnego wpadnie teraz, jak wszystko nam wpada. Nie, za mocno. No i to jest karny. Jeden z najlepszych zwodów, jakie można zrobić, czyli przekładanka i w drugą stronę. Müller, uwaga, uderzenie, piękny karny. O kurczę, chciałem to ładnie zakończyć, ale nie wyszło. Myślałem, że Mertensem fajną jakoś tutaj taką strzelę brameczkę. I jeszcze 7-1, niech będzie Staric. No okej, jeżeli w tym spotkaniu udało się wygrać 7-1, to coś czuję, że w drugim spotkaniu przegram jakoś 4-5-0. Tak przeważnie jest. Ocena Staricza 9,9. No to mi się bardzo rzadko zdarza. Ma 3 bramki, hat-tricka, ale poza tym nie ma żadnej asysty, co jest dziwne, że taką dobrą cenę dostał. Okej, drugie spotkanie, ale skład mu się trafił. Ale atak, 88 oceny, 100% zgrania. Wow, będzie ciężko. Okej. Okej, to jest spalony czy nie? Spalony. Okej, Wardy tego chyba obrona nie chciała zrobić. Ale to nam daje świetną sytuację. Wardy nie trafia. Okej, ładne podanie do Staricza od Wardiego. I 1-0, Staric w tym meczu gra po 100 godzin na razie lepiej niż Wardy. I to widać, to widać. Rozgrywa świetnie, no i strzela bramki, przynajmniej jak na razie. No i w tej pierwszej połowie prowadzimy. Zobaczymy jak będzie dalej. No, Caballero co teraz obronił, ale jakim cudem Neymar się przedostał tak łatwo pod nasze pole karne, ale żaden z moich obrońców nie zareagował. Ładne podanie do Wardiego, Wardy, no w tej sytuacji musi dobrze strzelić, Wardy, Wardy zablokowany w ostatniej chwili. O. No cóż mogę powiedzieć. Cóż mogę powiedzieć, moi obrońcy stali z tyłu, a 97 Neymar po prostu strzelił bramkę. Nie. Z jakim cudem Rodriguez tam przepuścił to. Byłem przekonany, że Rodriguezowi uda się przeciąć to podanie Messiego. No ale się nie udało i właśnie tak oto Suarez znalazł się w idealnym miejscu, w idealnym czasie. Thiago z daleka. Nie, ależby to była bramka, tak ładnie to leciało. Thiago. Dobra, czas na zmiany u mnie, bo to co się dzieje to jest niewiarygodne. Jeżeli chodzi o statystyki, to ja mam... No nie. Dobra, wejdzie Bale, Mertens przede wszystkim za Eriksena. Wejdzie Bale za, niech będzie Staricza. Nie wiem co zrobić. Znowu blok. Wardy. No znowu zablokowany! Przecież to jest niewiarygodne, to jest niemożliwe, żeby tyle razy gościu blokował i to nie on blokuje, to jego gracze blokują. Gareth Bale oczywiście nie jest szybszy od Martineza, bo gdzież by tam Gareth Bale, zawodnik światowej klasy, był szybszy od Martineza. Nie, dla mnie to jest za dużo to spotkanie, dla mnie to jest za dużo. Mertens! Tak jest! Nareszcie! O mój Boże, byłem przekonany, że to już jest koniec, ale jakim cudem Mertens nie pomylił się w ostatniej pewnie akcji tego spotkania, jeżeli chodzi o 90 minut. Jest, koniec, sędzia zagwizdał zaraz po tej bramce. Gdyby Mertens nie trafił, to nie mielibyśmy tej dogrywki, a teraz zobaczcie na to.
No i czy można się tutaj nie zdenerwować? Czy można się nie zdenerwować, jeżeli ja w 90 minucie dopiero wyrównałem? Nie. Dosłownie zapomniałem umieścić na tym piłkarza na przysłupku. Już leciałem tam Rodriguezem. No oczywiście nie. Ajajaj! Jego drugi strzał, jaki oddał w dogrywce i oczywiście bramka. No nie, w tym momencie akurat wszystko bronisz. Co? Co jest? Mertens sam? Jak on mi cofnie akcję teraz, kiedy Mertens leciał sam na sam? No nie, to jest niewiarygodne. Mertens nie był na spalonym, Ale nie. To jest klasyka tej FIFA. To jest klasyka, dlaczego FIFA 16 jest najgorszą FIFA pod względem zabawy od chyba, nie wiem, niepamiętnych czasów. To już nawet FIFA 15, pomimo tego, że byłem gorszy w tą grę, lepiej się bawiłem. Celność podań na poziomie, no nie wiem, co bym tu musiał jeszcze zrobić. Dobra, zobaczmy te wspaniałe... Mówiłem, że przegram. Zobaczmy te wspaniałe nagrody, które dostajemy za ten draft. Już nie chce mi się nawet... Schneider. Jeszcze mamy jedną paczkę piłkarzy. Słuchajcie, paczka piłkarzy to jest... To otwórzmy tą paczkę piłkarzy. Proszę bardzo, koło tutaj trafiamy. Virginii, tak jest. No i srebrna paczka zawodników. A w srebrnej paczce trafiamy Moraz. Nie wiem, kto to jest. Przesuwamy się o jedno pole, jesteśmy na polu 41 obecnie. To, że dzisiaj ruszyliśmy się o te dwa pola, to mieliśmy cholerne szczęście, bo przynajmniej jest jakiś tam progres. Co nie zmienia faktu, że jestem mega zły na ten draft oraz jak to się potoczyło wszystko, bo grało mi się dobrze tym zespołem. To nie jest tak, że grało mi się źle, po prostu mój przeciwnik blokował dosłownie wszystkie chyba moje strzały, jakie tylko można było. No i tak, to jest na tyle na dzisiejszy odcinek. Dziękuję wam bardzo za uwagę. Mam nadzieję, że wam się coś takiego w FIFA nie zdarza, chociaż wątpię, bo to już jest znany patent. Trzymajcie się i na razie.